Więc jak już powiedziałem, chciałem Państwu powiedzieć, że jest jednoznaczna odpowiedniość między możliwymi wartościami tej tablicy, czyli można powiedzieć 40 liczbami w przypadku czterowymiarowej rozmaitości, a układem odniesienia. Czyli co to jest układ odniesienia? To jest klasa układów inercjalnych. I to jest takie twierdzenie. Tu zapisałem twierdzenie matematyczne. Innymi słowy, jeśli ktoś mi da klasę układów inercjalnych, to temu jednoznacznie odpowiada ta tablica, czyli zbiór tych 40 liczb. Ale na odwrót, jak mi ktoś da taką tablicę, ale oczywiście w pewnym układzie odniesienia, w układzie współrzędnych, w którym pracujemy, to temu odpowiada jednoznacznie klasa układów inercjalnych. Prawda? To jest to twierdzenie. Wszystko się dzieje w każdym punkcie oddzielnie. Prawda? Bo ta tablica w każdym punkcie oddzielnie. No proszę Państwa, czyli jest jednoznaczna odpowiedź między takimi tablicami symetrycznymi, tutaj trójwymiarowymi, w cudzysłowie, tablicami liczb, takimi trójwymiarowymi macierzami, czy też układami takich symetrycznych macierzy, a klasami równoważności. No proszę Państwa, najpierw w jedną stronę. No to już prawie mamy. Jak mamy klasę układów współrzędnych, czyli układ odniesienia, no to weźmy jednego reprezentanta, czyli weźmy taki układ współrzędny, który do tej klasy należy. No i już Państwu pokazaliśmy, że to daje, natychmiast rodzi nam tę tablicę, prawda? Że wartość tego w punkcie M to jest nic innego jak tablica drugich pochodnych tych współrzędnych Y, no z tej wyróżnionej klasy, o którą chcemy opisać, po dx mu dx nu i jeszcze pomnożona, to wszystko obliczone w punkcie, i jeszcze pomnożona przez odwrotną macierz transformacji pierwszych pochodnych w punkcie M. No dobrze, to jest definicja, ale zaraz, chwileczkę. Czy ja już to udowodniłem? No jeszcze nie udowodniłem, dlatego że ja wziąłem byle jaki układ współrzędnych z tej klasy. To teraz pytanie, czy jak go zamienię na równoważny, to czy wyjdzie to samo? Czyli innymi słowy, pytanie, czy ten układ się nie zmieni, jeśli zamiast Y wezmę jakiś inny układ współrzędny, ale z nim równoważny. Proszę Państwa, ja już nie będę wykonywał rachunków, bo to są dokładnie takie same rachunki, jak były poprzednio. To są dokładnie takie same rachunki, jak były poprzednio. Czyli prawa strona nie zależy od wyboru, reprezentanta, to znaczy konkretnego układu współrzędnych Y lambda z klasy Y lambda klasa. Prawda? Przy tej klasie ja pewnie powinienem tutaj M pisać, bo ta klasa zawsze jest
określona względem relacji równoważności w danym punkcie, prawda? Dwa układy, które są równoważne w tym punkcie, to już obok prawdopodobnie nie są równoważne, tak? W każdym razie nie muszą. Proszę Państwa, dowód banalny. Co trzeba zrobić? No trzeba zamiast Y wziąć Z i znów przeliczać tam te pochodne, ponieważ Z i Y są równoważne, to drugie pochodne Z po Y są 0 i ten dodateczek się zlikwiduje i zamiast tego nam wyjdzie, że tu można napisać Z, jeśli tylko są równoważne. Proste przeliczenie, które idzie tymi samymi ścieżkami, o których znamy. Jak ktoś z Państwa... Aha, proszę Państwa, nie zamierzam tutaj robić nieuprawnionej reklamy, a jakby ktoś chciał sobie jakoś tę geometryczną stronę pogłębić, to tak. Po pierwsze, może do mnie napisać e-mail i ja mu podeślę jakiś rozdział tej książki, ale a jak już byłby strasznie tym zainteresowany, to może sobie kupić książkę, o, którą ja napisałem. Z geometrii różniczkowej. Dobrze, więc już w jedną stronę wiemy, że każdy układ odniesienia w punkcie M jednoznacznie wyznacza taką tablicę. No to jeszcze trzeba w drugą stronę, prawda? Trzeba pokazać, że jak ja sobie wymyślę taką tablicę, tylko uwaga, zwracam uwagę, że ten opis obowiązuje w pewnym układzie współrzędnych, czyli my najpierw na samej rozmaitości wybieramy jakieś współrzędne i potem względem tego układu współrzędnych opisujemy te układy odniesienia. Innym pytaniem będzie to, no jak się zmieni ta tablica, jak my zmienimy ten x. No to tym też się zajmiemy, prawda? Odpowiedź na to pytanie można nazwać prawami transformacyjnymi tych współczynników koneksji. Ta tablica wartości tych liczb w tej tablicy nazywamy współczynnikami koneksji. Teraz tak, jest taka tendencja, żeby polonizować nazwy, więc polska nazwa koneksji to jest powiązanie. No to jest dosyć ładna nazwa, ja będę ją równoważnie stosował. No muszę przyznać, że tak przez pół życia używałem tej koneksji, że teraz mi jakoś łatwiej na język przychodzi określenie koneksja. Może to nie jest takie ładne. Mówię o tej koneksji. No i więc teraz na odwrót. Jak mam układ współrzędnych i ja sobie abstrakcyjnie wymyślę tutaj jakąś tablicę. Napiszę 5, 14, minus 7 i tak dalej. Czy temu odpowiada jakiś układ odniesienia? Ano odpowiada. Prawda? Zaraz powiemy. Czyli przypuśćmy, czyli pokażemy. Że każdej wartości współczynników gamma odpowiada pewien układ odniesienia. No, układ odniesienia, żeby zadać, układ odniesienia to jest klasa równoważności. To, żeby go pokazać paluchem, to trzeba
wskazać jakiegoś reprezentanta i powiedzieć, o, to jest układ, który należy do tej klasy, no i wszystkie do niej, czyli Y, alfa, prawda? Czyli tak, jaka jest sytuacja? Mam układ współrzędnych X, w którym pracuję. Ten układ jest wybrany bez żadnych uprzedzeń. On na ogół nie ma nic wspólnego z jakąś strukturą. Po prostu opisujemy, do opisu tej geometrii używamy układów współrzędnych i wybraliśmy sobie pewien układ współrzędnych. Proszę Państwa, w takim przypadku w różnych książkach matematycznych to używa się po angielsku takiego wyrażenia fiducial, taki no, zaufany układ współrzędnych, tak? Że wybraliśmy sobie jakiś układ współrzędnych X, do którego mamy zaufanie, tak? I mamy jeszcze, ktoś nam dał, czy sami wymyśliliśmy zupełnie dowolnie tę tablicę liczb gamma, lambda, mu, nu. I teraz chcemy zdefiniować pewien układ odniesienia, to znaczy w szczególności chcemy zdefiniować pewien układ współrzędnych. No to proszę Państwa, definicja Y, powiedzmy, no teraz to już będę nu, to jest równe X nu plus pewna poprawka kwadratowa. Pewna poprawka kwadratowa i to jest tak, jedna, druga, gamma, lambda, mu, nu, a tutaj jest x nu minus x0 nu, x, teraz mu, mu, nu minus x0 nu. Co to jest, proszę Państwa? Po pierwsze, my pracujemy w jakimś konkretnym punkcie M, prawda? Jak wybraliśmy sobie ten fiducial układ współrzędnych, to ten punkt nasz M ma właśnie jakieś współrzędne i to są współrzędne tego punktu. X0 mu. Czyli to są, prawda, najprościej byłoby, gdyby ten układ współrzędnych x mu był akurat centrowany w tym punkcie M, to bym nie musiał tego odejmować, gdyby to było równe 0, prawda? No to można tak zrobić. Ten rachunek czyli dla układu scentrowanego, to ten wzór byłby jedna, przepraszam bardzo, plus jedna druga gamma lambda mu nu x, przepraszam bardzo, ojej, straszne rzeczy ja tu zrobiłem. A, przepraszam, to bez sensu zupełnie to, co napisałem. O tak jest, bo tu po mu i nu się sumuje, a zostaje numer lambda, oczywiście. Lambda, x mu, x nu, dla układu scentrowanego. To znaczy, że ten nasz punkt M odpowiada samym zerom. Proszę Państwa, tak między nami mówiąc, to wystarczy, że ja się zajmę przypadkiem układu scentrowanego. Dlaczego? Dlatego, że jak on nie jest scentrowany, to przejście od scentrowanego do niescentrowanego to jest tylko przesunięcie tych współrzędnych o stałą, prawda?
W związku z tym w tych wszystkich moich wzorach, gdzie ja różniczkuję coś, to ta stała nie odgrywa żadnej roli, prawda? Nieważne, czy my po tym różniczkujemy, to czy różniczkujemy po x, czy różniczkujemy po x minus x0, gdzie to x0 jest stałą, to jest to samo. I tak samo na odwrót. Jak różniczkujemy x po czymś, to jest to samo, co byśmy różniczkowali x minus x0, prawda? Czyli widać, że to podaję Państwu ten wzór ogólny, ale dla uproszczenia rachunków po prostu pomyślmy sobie od początku, że pracujemy we współrzędnych scentrowanych w punkcie. Czyli takich, że ten nasz punkt, na którym się skoncentrowaliśmy, no jest środkiem układu współrzędnych. Jak nie jest, to go przesuwamy, przedefiniujemy. To, co się nazywało x mu minus x mu, to będzie nowe x. To zawsze można zrobić. Prawda? No więc, proszę Państwa, skoncentrujmy się na tej sytuacji. Ja twierdzę, że ten układ, że to jest dobry układ z tej klasy. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że jak obliczę te gammy względem tego układu współrzędnych, to mi wyjdzie dokładnie ta gamma. No to sprawdźmy. No proszę Państwa, dy lambda po dx mu, to ile to jest? No. Stąd no to jest delta Kronekera, prawda? To jest delta lambda mu. No a stąd no, pochodna funkcji kwadratowej to jest dwa razy, dlatego tu wstawiłem jedną drugą, prawda? Czyli już nie będzie jednej drugiej, czyli to będzie gamma lambda mu x, przepraszam, mu nu x nu, prawda? Pochodna po dx mu, no to jest pochodna po tym, ale ponieważ to jest symetryczne, to jeszcze trzeba po tym, stąd jest dwa razy, prawda? No pochodna funkcji kwadratowej. Dobrze. No to jeszcze raz różniczkujemy, czyli obliczymy d2 y lambda po dx mu dx nu. No to proszę Państwa, pochodna stałej macierzy jednostkowej, no to jest 0. No a pochodna to po tym, no to nic innego, gamma lambda mu nu. No proszę Państwa, ale to jest ta gamma, którą liczyliśmy jeszcze na poprzednim wykładzie i o której mówiłem dzisiaj. Państwo powiedzie, zaraz, ale tam jeszcze pierwsze pochodne. No ale pierwsze pochodne to jest macierz jednostkowa, tak? Czyli jeśli gamma zostało zadane, to ja skonstruowałem tu układ współrzędnych, dla którego ta definicja gam, którą podałem poprzednio, daje tę właśnie wartość. Czyli proszę Państwa, mamy następującą interpretację tych współczynników koneksji. Współczynniki koneksji to jest macierz tej poprawki kwadratowej, którą powinniśmy dodać do x-a, żeby rezultat był układem inercjalnym. Prawda? Czyli tak, czyli widzimy, że ta wiązka układów odniesienia ma ładny układ współrzędnych, mianowicie x mu na bazie, a w każdym włóknie tych 40 współrzędnych gamma lambda mu, prawda? I teraz, co to znaczy zadać pole grawitacyjne? To znaczy w każdym punkcie
wybrać konkretny układ odniesienia. A my właśnie pokazaliśmy, że wybrać go to znaczy zadać konkretną wartość tych gam w tym punkcie. Czyli widać, że póki co, to jeszcze będziemy to doprecyzowywali, póki co to pole grawitacyjne to jest jak gdyby 40 funkcji na czasoprzestrzeni, prawda? To jest wybór no, bardzo bym chciał, żebyśmy się nad tym, tutaj nad tą interpretacją tych współczynników koneksji tak troszeczkę zatrzymali, prawda? Czyli współczynniki koneksji to jest może jeszcze inaczej powiem. Dobrze, bo współczynniki koneksji w sensie pola grawitacyjnego to są te współrzędne korespondujące do tego konkretnego układu inercjalnego. Natomiast z tego, co tutaj mówię, to trzeba na to popatrzeć tak. Co to są wartości gamma? Dla danego układu odniesienia. Dany układ odniesienia jest jednoznacznie charakteryzowany przez swojego reprezentanta, prawda? A my mamy swój fiduszal, że tak powiem, czyli jakiś układ współrzędny, w którym pracujemy. To wszystkie klasy obejdziemy przy pomocy kwadratowych poprawek. Pokazaliśmy, że przy pomocy kwadratowych poprawek uda nam się wszystkie możliwe klasy układów odniesienia, klasy układów współrzędnych, czyli innymi słowy, wszystkie możliwe układy odniesienia oblecieć. I gamma dla danego układu odniesienia to jest właśnie to, jaką poprawkę trzeba dodać do naszego układu współrzędnych, żeby znaleźć się w tym konkretnym układzie odniesienia. Bardzo to jest piękna interpretacja i teraz wobec tego pole grawitacyjne to jest cięcie wiązki układów odniesienia i teraz wiemy, że w konkretnym układzie współrzędnych x mu to są po prostu funkcje x mu przechodzi w gamma lambda mu nu od x. Czyli pole grawitacyjne opisuje się póki co takimi 40 funkcjami, no ale oczywiście to nie jest opis jednoznaczny, bo można używać różnych układów współrzędnych. No i teraz musimy się właśnie zająć tym, w jaki sposób te gammy się transformują, gdy my zmieniamy układ współrzędnych. No ja Państwu już na poprzednim wykładzie mówiłem trochę o tensorach. No tensory to są takie obiekty, to są takie funkcjonały wieloliniowe, prawda? Na przykład mówiliśmy o tensorze metrycznym, no to używałem takiego obrazka, że to jest jak gdyby taka czarna skrzynka, wrzucamy tam dwa wektory, ma dwa sloty, wrzucamy dwa wektory, wypluwa nam
liczbę, mianowicie iloczyn skalarny tych wektorów. No, metryka to jeszcze ma pewne, nie każda taka czarna skrzynka nadaje się do tego, żeby była metryką. Metryka to powinna być jeszcze symetryczna, no i metryka riemannowska to jeszcze jest dodatnia, prawda? No, metryka pseudoeuklidesowa to ma tam odpowiednią sygnaturę. Ale generalnie rzecz biorąc, co to jest tensor? No, tensor to jest taki obiekt, który to jest też taka czarna skrzynka, która ma tam sloty na. Ale do niektórych slotów można wrzucać wektory, do niektórych kowektory i ona wypluwa nam liczbę. I ponieważ wiemy, jak transformują się, prawda, czyli tensor N kowariantny, M kontrawariantny, to odwzorowanie wieloliniowe takie, że mamy przestrzeń wektorową i przestrzeń dualną do niej, i sam tensor to jest taka czarna skrzynka, która n wektorom i m kowektorom przypisuje liczbę t od V1 aż do Vn oraz alfa. Zaraz, może ja, przepraszam Państwa, bardzo będę uważał. N alfa 1 alfa m, no przypisuje liczbę. Teraz to może być wersja zespolona. Ja będę mówił raczej o wersji rzeczywistej, prawda? Czyli tak, to jest taka czarna skrzynka, ma n plus m slotów, ale te sloty się różnią. Te reagują na wrzucanie tam wektorów. Te reagują na wrzucanie tam kowektorów i one, i ta czarna skrzynka po wrzuceniu tam, po nakarmieniu jej właśnie taką sekwencją n wektorów i m kowektorów, wypluwa nam liczbę. No i teraz najważniejsza rzecz, że to jest odwzorowanie wieloliniowe. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ustalimy wszystkie, całą zawartość z wyjątkiem jednego, to zależność względem tego jednego jest liniowa. Jak ten obiekt pomnożymy przez 5, to i wynik pomnoży się przez 5. Jak dodamy tam sumę dwóch, to wynik będzie sumą tamtych dwóch wyników. Prawda? Taki obiekt nazywamy tensorem. No i Państwo pamiętacie, w szczególności mówiłem o tensorze metrycznym. No to tensor metryczny to był tensor dwukrotnie kowariantny, a zero kontrawariantny i jeszcze do tego symetryczny. No proszę Państwa, takie tensory opisujemy w języku współrzędnych przy pomocy ich komponent. Mianowicie mówimy tak, jak mamy taki tensor, to jego współrzędne K1 aż do KN
L1 aż do LM, to jest nic innego jak wartość tej czarnej skrzynki na elementach bazy. Prawda? Państwo pamiętacie, że elementami, zaraz, jak to było, nie, na odwrót, przepraszam, bardzo przepraszam, tutaj jest K1 aż do KN, L1 aż do LM. O, kowariantne N razy, kontrawariantne M razy. Dlaczego? Dlatego, że to jest wartość tego T na elementach bazy. Bazą wektorów są te różniczkowania. D po D, X, K1, aż do D po D, X, KN. A bazą kowektorów, no to przypominam, to są różniczki współrzędnych. DX, L1 i tak dalej, aż do DX, LN, M. O. I teraz, ponieważ to jest, ten wynik zależy liniowo od tych zawartości tych slotów, to jak znamy to, to już znamy dobrze, jak wygląda wartość tego na dowolnym układzie tych argumentów. Dlaczego? No bo jakbyśmy tutaj chcieli wstawić wektor W, no to jego rozkładamy na sumę VK D po DXK, prawda? Jakbyśmy tu chcieli jakąś dowolny kowektor wstawić, to go rozkładamy w tej bazie. Prawda? I teraz wszystkie możliwe wektory, których n możemy tu wstawić, prawda? Czyli każdy tam od pierwszego aż do n tego, rozkładamy. Wszystkie możliwe te też rozkładamy, tak? No w szczególności niech tu będzie pierwszy. I ponieważ z liniowości wynika, że te wszystkie współczynniki wyjdą na zewnątrz, no i w związku z tym, jak znamy te komponenty tych obiektów, wektorów i kowektorów, i znamy, to tutaj w środku, w tym te, zostaną tylko te elementy bazy. No i jak znamy to, to już znamy wszystko. Czyli innymi słowy, często w podręcznikach używa się właśnie tego opisu współrzędniowego, no i to jest bardzo dobrze, prawda? Jak znamy współrzędne względem jakiejkolwiek bazy, to znaczy w jakimś układzie współrzędnych, no to znamy cały tensor. Jak się zmieniają te współrzędne tensora, gdy zmieniają się, gdy zmieniamy układ współrzędnych? Ano bardzo prosto. Mianowicie wiemy, jak się zmieniają te obiekty, prawda? Jakbyśmy zamiast x-ów chcieli jakieś tam z-y tworzyć, no to wiemy, że d po d z k to się równa d po d x brakuje mi liter. O, już wiem, jak zrobię. I to tutaj będzie j, a tutaj będzie d x j po d z i. Prawda? No i teraz, gdybyśmy chcieli przejść do nowego układu współrzędnych, to te obiekty transformują się względem takiej macierzy, która tutaj już się pojawiała wielokrotnie, mianowicie tej pochodnej od wzorowania jednych współrzędnych przez drugie. A z kolei te kowektory, no to się, prawda, transformują względem macierzy odwrotnej. I jak znamy te prawa transformacyjne, wstawiamy tutaj, no i dostajemy prawa transformacyjne na współrzędne tensora. No i widać, że te współrzędne tensora po prostu transformują się tak, że dolne współrzędne podlegają jeszcze mnożeniu przez taką macierz,
a górne przez taką macierz. I z pewnych względów jedną z tych macierzy to nazwano, że to jest współzmienniczą, czyli kowariantne, a te nazwano kontrawariantnymi, no bo przy pomocy odwrotnej macierzy się transformują, prawda? Ale ta nomenklatura pochodzi z połowy XIX wieku, no i po prostu ona jest związana z pewną taką ideologią, która się za tym kryła. No, nie ma wielkiego znaczenia. Równie dobrze można byłoby te nazwać kowariantnymi, a wtedy te są względem nich kontrawariantne. W każdym razie cała ta opowieść mówi tylko tyle, że współrzędne tensora transformują się w ten sposób, że każdy ten wskaźnik mnoży się przez odpowiednią macierz transformacji współrzędnych. To jest macierz niezdegenerowana, odwracalna, także w sposób prosty przechodzimy do innego układu współrzędnych i możemy wrócić, bo pomnożymy przez macierz odwrotną. No dobrze, no to proszę Państwa, jak mamy taką tablicę, no to ktoś by mógł powiedzieć, ojej, to może to jest tablica, która się składa na tensor, prawda? A nie. Nie, bo my wiemy, jak my już zdefiniowaliśmy te współczynniki koneksji w sposób absolutnie jednoznaczny i my teraz musimy obliczyć te prawa transformacyjne dla gammy, gdy zmienia się układ współrzędnych x i okazuje się, że to nie są prawa transformacyjne tensora. Czyli innymi słowy, koneksja nie jest tensorem. Nie jest tensorem. No i proszę Państwa, tak się zastanawiam, czy ten rachunek, czyli, ale może przeprowadźmy go, bo to jest znów ten sam pattern, czyli prawa transformacyjne. Dla współczynników koneksji. No dobrze, więc proszę Państwa, teraz żebyśmy zrozumieli, czym to, co teraz robimy, różni się od tego, cośmy do tej pory robili. Proszę Państwa, ja pokazywałem Państwu, że, bo współczynniki koneksji biorą się z porównania jednego układu współrzędnych z drugim układem współrzędnych. Ten drugi, ten, który ja tu oznaczałem X, to jest nasz układ współrzędnych, w którym my pracujemy i opisujemy te zjawiska, tak? I teraz co ja pokazałem? Ja pokazałem, że jeśli wybierzemy jakiś układ odniesienia, to te współczynniki koneksji nie zależą od wyboru reprezentanta, czyli one nie charakteryzują relacje układu współrzędnych Y z układem współrzędnych moim X, tylko one są charakterystyczne dla całej klasy układów odniesienia Y. Bo jak zamiast Y wezmę jakiś Z, który jest z nim równoważny, to te gammy się nie zmieniają. Tak? To ja pokazałem. A teraz co innego chcę, czym innym się zajmuję. Czyli przypuśćmy, że jest ten jakiś układ odniesienia Y i to jest no, układ odniesienia. Jest to element pola grawitacyjnego. Ale ja z jakichś tam względów zmieniam x na inny układ współrzędnych. Wcale nierównoważny, dlatego że jak ja wybieram sobie układ, w którym pracuję, to na ogół ten układ współrzędny, no potem mogę co prawda potem jakoś starać się dopasować ten układ współrzędnych do czegoś tam, ale póki co to ja zmieniam po prostu opis tej całej geometrii.
prawda? Czyli co się stanie, jeśli my zamiast x new przejdziemy do jakiegoś zapisu, do jakiegoś układu odniesienia z. Natomiast dla układu odniesienia y alfa. Czyli tak, my mamy pewien układ odniesienia. Na przykład właśnie ten układ inercjalny, o który nam chodzi. I używając układów współrzędnych x, ten układ odniesienia jest dany przy pomocy lambda mu nu. No, pamiętamy, że to jest zdefiniowane jako drugie pochodne y po dx mu dx nu razy dx lambda po dy alfa. Ale z drugiej strony ten sam układ odniesienia mogę zdefiniować przy pomocy innego układu współrzędnych, nazwijmy go sobie rho sigma kappa. I to jest nic innego jak d z, tego samego, przepraszam bardzo, y alfa, ale już względem nowego układu odniesienia dz sigma dz kappa, a tutaj jest d, przepraszam, d2, tak? Ja tu napisałem d2, tak, dobrze napisałem. D z rho względem d y alfa. Prawda? Ten sam układ odniesienia, na przykład inercjalny, opisuje względem dwóch różnych układów współrzędnych, które nie mają ze sobą nic wspólnego. No to proszę Państwa, i teraz pytanie, jaka jest relacja między tymi dwoma? Gdyby to był tensor, to by było banalnie. Trzeba by było to pomnożyć przez odpowiednie macierze, tam dx po dz albo dz po dy, zależnie od tego, czy górny, czy dolny wskaźnik. A tu się okazuje, że nie. Proszę Państwa, ja już zaraz skończę. Nie bójcie się, że Was będę jakoś tutaj dręczył. Rozpocznę tylko ten rachunek, dlatego że ten rachunek jest, prawda, no, bardzo podobny do tego, cośmy już robili. Czyli innymi słowy, no, prawo transformacyjne, to znaczy chciałoby się powiedzieć, że obliczmy to, jak znamy to. No wszystko jedno, albo obliczmy to, jak znamy to, ale powiedzmy w tę stronę, że znamy opis tego układu odniesienia y-owego względem naszego fiducial układu x, a chcemy obliczyć to. No to proszę Państwa, to ja tylko rozpocznę tę robotę, więc tak napiszemy. Rho sigma kappa, no to jest dz rho po d y alfa, a tu d2 y alfa po dz sigma dz kappa. No i teraz proszę Państwa, ja chcę wrócić, ja chcę teraz wszystkie różniczkowania zetów zamienić na różniczkowania x-ów i wszystkie różniczkowania po zetach zamienić na różniczkowania po x-ach. Rozpocznijmy tylko tę robotę. No proszę Państwa, zamiast tego
to już wiemy, co zrobić, prawda? Że my powiemy, że to będzie różniczkowanie dz rho po dx, no na przykład niech to będzie mu, razy dx mu po dy alfa, prawda? No a teraz jeszcze to, jak to zamienić. No to jest druga pochodna, czyli dy, d, po, prawda, czyli to jest tak, d po dz sigma razy dy alfa po dz kappa. No i znów każde z tych zamienimy na różniczkowanie. Będziemy przechodzili przez x, prawda? Czyli na przykład zamiast tego, to co byście Państwo powiedzieli? No to byśmy pewnie powiedzieli tak, że to jest d. No najpierw tutaj powiedzmy, tak. To byśmy napisali, że to jest tak. Miało być d. Tak, to napiszemy, że to jest dy alfa po dx nu. A tutaj jest dx nu po dz kappa, prawda? No i teraz trzeba to różniczkować. Teraz jak będziemy różniczkowali, no to co z tego zostanie? Przepraszam, ja już dajcie mi jeszcze tylko minutkę na dokończenie, więc jest tak. Dx mu po dy alfa, dz rho po dx mu. A teraz tak. Najpierw napiszę część łatwiejszą, mianowicie jak ten obiekt różniczkuje to. No to stoi tutaj na zewnątrz, więc to nie ma o czym mówić. Więc tu będzie tak. Dy alfa po dx nu. A teraz tutaj jest d2x nu po dz sigma dz kappa. No i to jest prosty kawałek, prawda? A teraz jest jeszcze jeden, taki troszkę bardziej skomplikowany. Proszę zobaczyć, co to będzie. Mianowicie, jak to różniczkowanie upadnie na to. No to będzie plus dx nu po dz kappa. A teraz trzeba zróżniczkować dy alfa po dx nu. I to trzeba zróżniczkować po zecie. No to ja najpierw to zróżniczkuję po dx mu, a następnie dx mu po dz sigma. Proszę Państwa, to tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że to coś, d2y alfa po dx mu, dx nu, jeszcze łącznie z tym kawałkiem, to jest nic innego jak nasze stare gamma, prawda? Bo to jest opis y-ów względem x-ów. I co zostanie jeszcze? Zostaną jeszcze trzy takie pierwszego rzędu rzeczy, które wyglądają tak, prawda, że o to i to, to jest nasze stare gamma, prawda, pomnożone jeszcze przez trzy takie te macierze pierwszych pochodnych i to jest dokładnie tak, jak gdyby gamma się transformowało po tensorowemu, prawda? Bo proszę zobaczyć, na przykład ta macierz dotyczy tego dolnego wskaźnika, ta też tego dolnego, no ale ta
to dotyczy tego górnego, to jest odwrotnie, odwrotna. Czyli to jest to, co tutaj stoi, to jest nic innego jak gamma, no mu nu, a tutaj, ojej, to tutaj, dobrze, proszę Państwa, ja może tutaj zamienię to na lambda, o, to już mi nie będzie kolidowało, przepraszam bardzo. O. Czyli tu jest lambda, a teraz jeszcze są te trzy macierze, mianowicie dz rho po dx lambda, no i jeszcze te dwie, dx nu po dz kappa, no i jeszcze dx mu po dz sigma. Czyli proszę Państwa, no to jest dokładnie to, co Wam mówiłem o tych tensorach. Prawda? Gdyby już nic innego nie było, to byśmy powiedzieli, a no to gamma jest tensorem, transformuje się tak jak tensor. Ale niestety jeszcze dochodzi ten człon. No i jego trzeba zapisać. Plus, tylko zwracam uwagę, że teraz, o, teraz wezmę, teraz proszę Państwa, ten kawałek i ten kawałek to jest złożenie po y lambda, y alfa, w związku z tym to jest macierz razy macierz odwrotna, czyli jest macierz jednostkowa, tak? Czyli to coś, to i to, to jest delta Kronekera, numer lambda i tutaj jest numer nu. Prawda? Czyli proszę Państwa, to będzie ta druga pochodna, czyli d2x nu po dz sigma dz kappa. Teraz zwężone z deltą po nu, ale to znaczy, że one na miejsce nu wstawi lambdę. No i na samym końcu jeszcze tylko jedna macierz została, prawda? Mianowicie dz rho po dx nu. Czyli proszę Państwa, to jest bardzo proste różniczkowanie, czyli pokazuje nam, że gamma nie jest tensorem, ono ma taki tak zwany niejednorodny prawo transformacyjne. Ono się składa z części jak gdyby tensorowej, ale również dodaje się coś do tych nowych gam, prawda? Taka jak gdyby, prawda? No trudno powiedzieć, co to jest. Przepraszam, pomyliłem się, tu jest lambda. Te wzory nie są takie bardzo poręczne do wypisywania ich na tablicy, ale jak będziecie chcieli, to Wam podeślę te fragmenty, ten tekst z książki. Ale idea jest bardzo prosta. O ile transformacje współrzędnych tensorowych są jednorodne, to znaczy mnożą się przez te macierze przejścia od starych do nowych albo od nowych do starych współrzędnych, to transformacje tych współczynników koneksji są niejednorodne, liniowe, ale niejednorodne. Dodaje się jeszcze taki jak gdyby taka gamma x-ów względem z-ów, prawda? Coś takiego, bo to ma ten sam schemat, prawda, jak nasza gamma. Dobrze, dziękuję bardzo.